Ksiądz postanowił zlekceważyć apel służb o unikanie organizowania licznych zgromadzeń. Dzień przed tym, jak rząd oficjalnie wprowadził restrykcyjne środki bezpieczeństwa, duchowny zorganizował mszę dla ponad 180 osób. Media własnie potwierdziły jego śmierć. Jak mogliśmy się przekonać, nie jeden w mediach potrafił nawoływać wiernych do odwiedzenia kościół, nie traktując ryzyka epidemii koronawirusa wystarczająco poważnie. Duchowny, który mimo zaleceń rządu zorganizował mszę dla ponad 180 osób, poniósł najwyższe konsekwencje. Potwierdzono, że zmarł na skutek zakażenia SARS-CoV-2. Podczas licznego zgromadzenia, zdążył pochwalić wiernych za to, że nie ulękli się epidemii i zjawili się na mszy świętej 22 marca. Chociaż takie kazanie w teorii bardzo mogło się spodobać wszystkim zebranym, koniec tej historii jedynie potwierdza to, że nie można ignorować zagrożenia, jakie niesie epidemia koronawirusa. Nawet w imię wiary czy przyzwyczajeń, ksiądz, który odprawił mszę dla ponad 180 osób, zmarł na COVID-19. Gerald Glenn to, który 22 marca zorganizował mszę, na której pojawiło się ponad 180 osób. Dzień przed ogłoszeniem przez rząd Wirginii zakazu publicznych zgromadzeń, które przekraczają liczbę 10 osób. Chociaż ze względu na swój wiek, 66-letni pastor należący do ewangelistycznego kościoła Nowego Zbawienia, znajdował się w grupie wysokiego ryzyka, postanowił odprawić ceremonię. Jestem głęboko przekonany, że Bóg jest potężniejszy niż ten przerażający wirus, przyznał podczas zgromadzenia. Ksiądz odważnie podkreślił też, że przed odprawianiem mszy zatrzyma go jedynie więzienie lub szpital. Niedawno media poinformowały, że pastor Gerald Glenn zmarł w wyniku choroby wywołanej koronawirusem. O jego zarażeniu dowiedzieliśmy się 4 kwietnia, gdy jego córka opublikowała wideo, w którym przyznała, że zarówno duchowny, jak i jego żona przeszli pozytywnie testy na obecność SARS-CoV-2. Po tym, jak 66-letni zachorował, jego córka zaapelowała do społeczeństwa, aby potraktowali zalecenia rządu poważnie i unikali licznych zgromadzeń oraz podejmowali odpowiednie środki ostrożności.